Na otwarciu Rahim, na finisarzu Focus. Dom Kultury Bogucice, Zawodzie odwołuje się do najlepszych tradycji rapowych dzielnicy. Wystawa Śladami Magika z Bogucic to krótka historia paktofoniki, ilustrowana zdjęciami i rękopisami legendy rapu. Stąd pochodzi Magik. Jak wiadomo, jest to wielki raper, jest legendą w zasadzie. I to, co zostawił tutaj po sobie, to jest bardzo żywy potencjał. Część zdjęć po raz pierwszy prezentowana była na tej wystawie. Trochę sobie poprzypominałem gadając, troszeczkę zdjęć jest takich, których nie widziałem. Których nie mam u siebie na dysku, także dosyć ciekawie. Ciekawie ma to być do końca roku, bo tyle będzie trwał projekt Rap Over Grand. Wystawa była również wstępem do katowickiego festiwalu Street Art. Już teraz zapraszam, w dniach 30 marca, 1 kwietnia będziemy malować w graffiti przejście podziemne tutaj między Bogucicami a gwiazdami. Będziemy odwzorowywać hasło Bogucice Tajemniczy Ogród, zapraszające tutaj do nas. Historia paktofoniki zainspirowała ekipę zespołu filmowego Kadr, która realizuje zdjęcia do filmu poświęconego zespołowi z Bogucic. Jeden chłopak zadzwonił i się spytał tam o konkretną jakąś postać. Okazało się, że to jest postać jakby statysty, że jest wykreowana na potrzeby filmu, żeby dodać jakby jeszcze więcej ludzi. I nie ma odpowiedników w rzeczywistości. Bardzo się zasmucił, że nie odgrywa prawdziwej postaci, chciał się coś o niej dowiedzieć. Inna osoba, która była odpowiedzialna za dźwięk w pewnej scenie, zadzwoniła, że chciałaby usłyszeć, jak brzmiały te stare bity, kiedy je zaczynaliśmy robić. Premiera filmu Jesteś Bogiem planowana jest w przyszłym roku. Jak łączyli się proletariusze wszystkich krajów? Jakiego trudu trzeba byłoby Polska rosła w siłę, a ludziom żyło się dostatniej? I jak dbano o dobro wspólne? A jak o własność prywatną? Tego wszystkiego można dowiedzieć się, odwiedzając wystawę Cztery pory Gierka w katowickim Centrum Kultury. Możemy zobaczyć absurd życia ówczesnego, zobaczyć, jak ludzie się bawili na rozkaz, jak ludzie się bawili sami, co robili w pracy, po pracy. A po pracy koniecznie trzeba zajrzeć tu, bo lata 70. ilustrują zdjęcia najlepszych fotografików z agencji Forum, wśród nich Chrisa Nidentala. Zupełnie inne fotografie prezentowane są na drugiej wystawie w katowickim Centrum Kultury. Tu w Galerii Piętro Wyżej bohaterem jest Roman Polański, aktor i reżyser. Są tutaj zdjęcia wcześniej nigdzie nie publikowane z planu aktorskiego, z różnych sytuacji. Są mega duże plakaty ściągane z całego świata. W wystawie towarzyszy pokaz etiud i fragmentów filmów Romana Polańskiego i z Romanem Polańskim. Uśmiech nie schodzi z twarzy urzędników, którzy w Katowicach dbają o ekologię. Powód? Coraz więcej kominów przestaje dymić, bo coraz więcej katowiczan decyduje się na rewolucję w swoich kotłowniach. Jeżeli osoby mają ogrzewanie tradycyjne, piece kaflowe na przykład, mogą zamienić to ogrzewanie na ekologiczne. I to za pieniądze miasta. Katowicki urząd wypłaci dotacje osobom, które zamienią piec na bardziej ekologiczne. Dotacja wiąże się z likwidacją niskiej emisji, a tym samym i zmniejszeniem ilości kominów, które zadymiają miasto i są zmorą miasta. Wniosek należy złożyć w urzędzie do końca marca, inwestycje rozliczyć do połowy listopada. Zainteresowanie jest olbrzymie, bo coraz więcej osób chce żyć ekonomicznie i ekologicznie. Wymiana starych źródeł ciepła na nowe skutkuje znacznym zmniejszeniem emisji do powietrza, w szczególności pyłu i benzofa pirenu. Aby w Katowicach zimą oddychało się lżej, nie trzeba rezygnować z węgla. Wystarczy zmienić piec na nowoczesny. Węgiel jest dużo lepiej dopalany w dużo większym stopniu, przez co jest zmniejszona emisja szkodliwych zanieczyszczeń do atmosfery. Dotacje obejmują również instalacje odnawialnych źródeł energii. Urząd Miasta zwróci połowę kosztów inwestycji, w sumie do 6 000 zł. Dopłacamy do zastosowania solarów i ewentualnie wykorzystania ciepła ziemi. Katowice chcą się również pozbyć z dachów i elewacji budynków niebezpiecznego azbestu, również ze swojej największej wizytówki. Ci, którzy borykają się z tym problemem w nieco mniejszej skali, również mogą liczyć na dotacje. Pogotowie asystenckie dla osób niepełnosprawnych działa w Katowicach już drugi rok. Joanna Wolna co najmniej kilka godzin dziennie asystuje i pomaga. Jak sama mówi, z potrzeby serca. Postanowiłam zostać asystentem właśnie dlatego, żeby pomagać innym ludziom i troszeczkę ulżyć im w codziennym życiu.
Ten nowatorski program w Katowicach łączy tych, co chcą pomagać z tymi, którzy pomocy potrzebują na co dzień. Asystent osoby niepełnosprawnej to nie opiekunka, nie pielęgniarka, ale osoba, która pomaga normalnie funkcjonować osobie niepełnosprawnej. Na przykład chodzi o ubranie tej osoby, dostarczenie jej do pracy, pomoc w dostarczeniu pewnych na przykład materiałów biurowych. Pogotowie asystenckie niesie pomoc nie tylko niepełnosprawnym, którzy chcą pracować i mają z tym problem. To oferta dla każdej osoby, która wymaga szczególnej troski. Joannie Wojciechowskiej, która mieszka ze swoją chorą matką, do tej pory pomagali tylko sąsiedzi. Teraz może liczyć na swojego asystenta w chwilach radości i smutku. Nie zaproszę sąsiada, wiadomo, do kina, prawda? Mogę zadzwonić, skorzystać z pomocy asystenta, wyjść do kina, czy zadzwonić, że cieknie kran. I wiadomo, że asystent się zjawi, że mi nie powie, że nie ma czasu. Osoby niepełnosprawne do nas dzwonią, mailują, przychodzą osobiście, zamawiają asystenta. My wysyłamy asystenta w godzinach od 8 do 18. Można skorzystać z takiej pomocy. Osoby niepełnosprawne płacą za pomoc asystenta symboliczną opłatę. 2 zł za godzinę. Reszta finansowana jest z budżetu miasta i Unii Europejskiej. Piękno zapisane w tonach wydobytego węgla i wyprodukowanej stali na wystawie Ocalić od zapomnienia w Młodzieżowym Domu Kultury na Osiedlu Tysiąclecia. Najpierw studentom z Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Śląskiego, a następnie również członkom Stowarzyszenia Genius Loci przyświecał jeden cel. Robić zdjęcia, ocalać na kliszach fotograficznych właśnie te zabytki architektury przemysłowej. Teraz niewielką starannie wyselekcjonowaną część spośród ponad 22 tysięcy zdjęć można oglądać na tej wystawie. Wśród zwiedzających byli m.in. uczniowie Katowickiego Technikum Organizacji Reklamy. Przyszliśmy tutaj dlatego, żeby się dowiedzieć coś o dawnej, o historii naszego miasta, żeby zobaczyć coś, co było kiedyś, a już teraz na przykład tego nie ma. A to, co jeszcze jest, zarówno na zdjęciach, jak i na żywo, potrafi zachwycić. I na to liczą organizatorzy wystawy i nauczyciele. Te nasze postindustrialne budowle, które nas otaczają, mają również bogatą historię i bardzo ładną formę. I mam nadzieję, że właśnie młodzież, oglądając te zdjęcia, będzie potem inaczej patrzeć na budowle, które mijają obok siebie. Gorąco polecamy wystawę. Przypomnijmy, Młodzieżowy Dom Kultury na Osiedlu Tysiąclecia. Gościem kolejnego spotkania z sukcesem był zespół Me, Myself and I. Widziałem cię na zdjęciu z gitarą. Dokładnie. Tak, bo to był początek właśnie, to był taki... Jaki wyrzut! Widziałem cię z gitarą. Bo wiecie, to właśnie na tym polega, że na początku nie bardzo myśmy to potrafili ugryźć. To znaczy, nikt tego nie robił tak jak my, w tym sensie, że w taki sposób, jak ja to pomyślałem, to zacząłem też oczywiście się interesować. Wcześniej beatboxem się nie interesowałem. Zawsze z wielkim takim uczuciem i z taką wielką ochotą wracamy na Śląsk. Trochę jesteśmy ze Śląska, bo Michał jest ze Śląska. Ma rodzinę na Śląsku, ja miałam również rodzinę na Śląsku. Więc uwielbiamy w ogóle Śląsk i często tu jesteśmy. W hipnozie już chyba trzeci raz. Spotkanie z sukcesem, kurczę, no rewelacyjny projekt. Pierwszy raz z czymś takim się spotkałem. Polecam wszystkim, to jest jedyna okazja, aby poznać ludzi sukcesu. Poznać na przykład przykładowo tutaj zespół Me, Myself and I. Naprawdę polecam wszystkim. To jest coś świetnego. Idea spotkania z sukcesem narodziła się sprzed 5 lat. Był to projekt polegający na tym, że chcieliśmy przedstawić studentom najlepsze możliwe ścieżki rozwoju, a żeby najlepiej tego dokonać, zapraszamy najlepszych gości, którzy mogą o tym opowiedzieć i przedstawić swoją drogę sukcesu naszym uczestnikom.